Cześć kochani, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w naszej rozwijającej się pomalutku wiosce. Zobaczcie, już mamy pola z prawej strony tam. Młyn się usadowił na takim delikatnym wzgórzu. Poniżej piekarenka, tutaj mamy piekarnię pięknie. Zobaczcie, jak zapieprzają te nasze chopki. Chlebki tutaj się czekają do upieczenia, albo to już są upieczone, takie blade. Takie nieprzypieczona skórka, ja to wolę takie chrupiące. Tutaj buduje mi się warsztat krawiecki. Aby ten warsztat krawiecki się ukończył, potrzeba mi takiego gładkiego kamienia, to się chyba tak nazywa. Specjalnie właśnie zrobiłam na początku wszystko do chleba, czyli pola pszenicy. Zobaczcie, tutaj pięknie to wygląda. Ślicznie, słuchajcie, wychodzą. O, teraz już żniwa mamy. O, akurat na żniwa żeście przyszli. No, proszę bardzo. Są żniwa, zaraz zacznie tutaj... To muszę zburzyć, bo to jest jeszcze od drwali. Zaraz zaczną tutaj mielić mąkę na chlebek. Na tutaj ryneczku naszym, proszę bardzo, tak się oto prezentują aktualnie nasze tutaj stanowiska z jedzonkiem. Tu mamy chyba chlebek, dałam, tak? Żeby... Tak. Tu jest chlebek, słuchajcie, sprzedawany. No, chlebka już nam zabrakło, bo kurczę, tak wiecie, to się teraz rozkręca się to wszystko, te pola, wiecie, ta mąka, to musi się uzbierać teraz wszystko. Jagódki, no i jeszcze te ubrania, ale jak mówiłam przed momentem, potrzebuję tego gładkiego kamienia. Zrobiłam specjalnie właśnie te piekarnie i tak dalej, żeby otworzyć kolejny szlak handlowy, dzięki któremu będę mogła, wiecie, pozyskiwać po prostu ten kamień, bo ten, co mieliśmy aktualnie, to miasto, z którym handlowaliśmy wcześniej, ono nie oferowało nam tego gładkiego kamienia. No niestety, musiałam, wiecie, zrobić tutaj chlebki i za 20 chlebów odblokowałam właśnie kolejne miasto i to miasto nam sprzeda, mam nadzieję, już wkrótce kamień gładki. Ale coś się nie kwapią tutaj, żeby do nas przyjść, bo to już, kurczę... Tu jeszcze możemy kolejne odblokować za ubrania, no ale ubrania to ja... Potrzebuję, wiecie, tu trzeba tak na wszystko zwracać uwagę. Ja grałam sobie prawie godzinę sama i musiałam cofnąć po prostu w save'a, bo się w momencie pewnym zablokowałam, bo spieprzyłam i zrobiłam to, wiecie, muszę patrzeć na złoto, bo złota też tutaj tak cinko, chociaż teraz troszkę nazbierałam. Zrobiłam najpierw, wiecie co zrobiłam? Aha, owieczki i tamten warsztat krawiecki i już nie miałam później kasy i stanęłam z wszystkim, bo nie mogłam pozyskać po prostu tego gładkiego kamienia. A żeby ten kamień kupić, musiałam najpierw otworzyć handel z miastem, szlak handlowy w sensie z miastem tym oto tutaj, który aby odblokować właśnie chciał ode mnie chleba. No i później mówię, nie, muszę to jeszcze raz zrobić i wiecie, i musiałam cofnąć tego save'a i zaczęłam po prostu najpierw budować te całe pola pszenicy, tutaj ten młyn, który się fajnie kręci, bo mąka się robi, tak, piekarenka i słuchajcie, dzięki temu właśnie odblokowałam sobie ten szlak handlowy za te chlebki, no i teraz mogę pozyskać ten kamień i dokończyć tutaj, żeby te ubrania wyrabiać i wtedy będę mogła, słuchajcie, otworzyć sobie ten szlak handlowy i to jest tak, wszystko trzeba patrzeć, co masz, co najpierw jest potrzebne, czego nie masz, z czym nie ruszysz, kuźwa, jak nie otworzysz tego, wiecie o co chodzi, nie? Nie wiem właśnie jak się robi jeszcze taki ten gładki kamień, bo otworzyły mi się tu pewne, słuchajcie, patrzcie, mam kowala. Mam, ale kowal to mi zapewne będzie wyrabiał broń i prawdopodobnie narzędzia też chyba, co? Chata węglarza, to gdzieś przy drzewach chyba trzeba by posadzić, to znaczy no, posadzić tę chatę w sensie, położyć, wiecie, bo on będzie chyba węgiel drzewny nam wyrabiał, co? Tak, w zamian za drewno. A kowal? Żelazo będzie mi... Wytwarza narzędzia w zamian za węgiel i żelazo, ale ja nie mam tutaj żelaza, jeszcze długo pewnie nie będę miała, bo żelazo gdzieś tam jest na innych polach. Bednarz. Wytwarza beczki. Dobra. Wytapiacz rudy. Wytwarza żelazo w zamian za węgiel i ruda żelaza. No nie mam tutaj rudy żelaza niestety. Kopalnia żelaza. A jak ja bym tak postawiła po prostu gdziekolwiek, ale nie, wydaje mi się, że to trzeba, kopalnię żelaza trzeba ustawić po prostu gdzieś, gdzie to żelazo, moi drodzy, będziemy mogli pozyskać. Nie wiem, czy tu właśnie to nie jest żelazo, tam co wam pokazywałam. To. Nie jest żelazo. Nie mam pojęcia, bo kurczę, no nie pokazuje tutaj, jak się na to kliknie. W każdym razie, no wróćmy tutaj do nas.
kasa spada, czasem rośnie, czasem spada. No teraz z tym chlebem troszeczkę lepiej to idzie, bo na tym ryneczku handlujemy sobie, kochani, chlebkiem właśnie. Chlebek, jagódki, no i czekam jeszcze właśnie, aż mi dostarczą tutaj te kamienie gładkie. Gdzie ja mogę tu sprawdzić w magazynie? Nie, to są miejsca, filtry, to zawsze... Gdzie to się sprawdzało? Co ja mam? Tu się sprawdzało. O, co ja tu mam? Nie mam tego gładkiego kamienia. Właśnie nie wiem, jak się wytwarza ten gładki kamień. Czy to kamieniarzom trzeba tutaj jakoś levelować ich obóz, czy coś? Kurde, nie wiem. Jeszcze do tego nie doszłam. Bo może ja bym sobie jakoś sama mogła to tutaj ogarnąć. Kamieniarz. Wytwarza kamień. Albo to się może tam w przyszłości, słuchajcie, odblokuje znowu jakiś taki zawód, nie? Nie wiem, obróbka kamienia albo coś w tym stylu. No nie mam tu na razie jeszcze nic takiego serowa. Jeszcze nie mam tej farmy mlecznej. Może byśmy sobie ją zrobili w sumie. Ile mam? 69 zł. Kurczaki. Ludzie, czy wy mi przyniesiecie ten kamień gładki? Jak to ten handel wygląda tutaj? Czy ja to mam zaznaczone? Tak, kupuj. Do 10. Żebym do 10, słuchajcie, mi ten kupowali. No nie wiem, musiałabym wstrzymać się, kurczę. Ale kasa mi teraz tu podskoczyła ładnie. No bo oni tutaj, handelek tu na tym naszym pięknym ryneczku się odbywa cały czas. Kochani, odblokowałam sobie ostatnio, no to widzieliście, to się odblokowało samo. Tutaj mamy jakieś pergole, ozdobne drzewa i tak dalej, ale praktycznie za wszystko złoto idzie, więc na razie się wstrzymuję z tym ozdabianiem całego miasta. Myślę, że to sobie zostawimy tam, wiecie, jak już będziemy mieli dość sporo kasiury. A tymczasem, Borem Lasy, wiecie, co sobie dzisiaj zbudujemy? Dwór szlachecki sobie odblokowałam. I ktoś mi pisał właśnie, że skarbiec, bym potrzebowała skarbca, żeby ten limit tutaj troszeczkę podnieść, bo widzicie, my mamy do 500 tylko, a później będą budowle, które będą, wiecie, dużo więcej po prostu kosztować nas i nie będziemy mogli ich postawić, nie? Ale nie wiem, gdzie jest ten skarbiec, jak ja mam to odblokować? Na razie bym sobie, słuchajcie, na razie zrobimy dwór szlachecki, hell yeah! I ten dwór szlachecki ja chciałam zbudować sobie o tutaj. Pomimo tego, że jeszcze nie są to nasze ziemie, zrobimy sobie pauzę w ogóle. Pomimo tego, że to nie są jeszcze nasze ziemie, to on się będzie już tu budował. Ten kościół postanowiłam, że sprzątnę stąd, słuchajcie, zburzę go i postawię tutaj kamienny kościół na tej górze. A ten kościółek wiejski wcisnę go gdzieś tutaj. Może tu, też tak na wzgórzu, tu troszkę tę leśniczówkę, w sensie ten taki, wiecie, to sadzenie tych drzewek przesunę może w tę stronę, a tutaj dam kościółek wiejski, tak u podnóża góry, a na górze będzie albo kamienny kościół, albo klasztor. Bo ten kościółek mi tak nie pasuje tu. On ma taki... W ogóle tam się śmialiście, że śmiesznie to wygląda, że słomiany daszek, a tutaj ten, nie? Wieżyczka z takich tych. No ale spoko. Tutaj go damy. Słuchajcie, tu. No. A teraz ja bym się pobawiła tu z budową naszego dworu, ludzie, szlacheckiego. Tu tak sobie go może zrobimy, nie? Tak tu. W ogóle ja nie zauważyłam, że wiecie, co można robić? Czekajcie, czym? Jak to się obracało? Kontrol. Że można normalnie go, patrzcie, podnosić go można i opuszczać. Widzieliście to? A ja z tym kościółkiem tego nie zakumałam. I dlatego chciałabym jeszcze raz to zrobić. Ej, czemu nie mogę teraz go... O, dobra. Pokaż się. To jest ten rdzeń niby taki. Tylko, że później nam się zapewne odblokują jakieś części kamienne i tak dalej. Więc nie wiem, czy... No dobra, róbmy. Dobudówka wieża. Może damy takie... Jak to wygląda? No właśnie, bo tutaj też przy tym kościółku, kurde, fajnie by było. Wiecie, co ja myślałam, żeby potem przy tym kościółku dać z tyłu na przykład wieżyczkę i tak do góry pociągnąć, nie? I może potem do tej wieżyczki jeszcze drzwi takie dać. Inaczej już mam inną wizję po prostu na tym kościółek też, dlatego chcę go jeszcze raz zrobić. To też pewnie będę z 10 razy robić. Czekajcie, tu byśmy dali taką wieżyczkę, a jakbym dała jeszcze tu wieżę, jak to by wyglądało, takie dwie wieże? Tu. Dwie wieże!
Władca pierścieni, słuchajcie, pokaż. Nie, nie wygląda to dobrze. Nie. Nie, tego nie chcę. A tu... Dzisiaj budujemy, słuchajcie, szlachecki dwór. A co? Bo wieżyczki... No złam mi to. Nie, też nieładnie. Chyba, że po drugiej stronie... Albo nie, może jedną zostawić. A czy... Szkoda, że nie można tu tak przyciągnąć tego, wiecie. Bo do góry można, ale że nie można tu na przykład go rozciągnąć i szersze na przykład to zrobić, nie? Dwór szlachecki. A czy jakbym rdzeniem połączyła? Da się. To w ten sposób mogę na przykład sobie... No jak dwór, kuźwa, to dwór. No nie wiem, a może by go tak... Może coś takiego? A dobudówka? Pokażcie. Aha, takie są dobudóweczki jeszcze. I na przykład... Dobudóweczka jedna. A to wchodzi za bardzo, się wcina. Nie, 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 nie. Plup, plup. Się tak łapie, cieśnie. Słuchajcie, bawię się tutaj. Tylko, że właśnie tu okienka, kurczę, te drzwi mi zasłaniały okna. Widzicie? Tak to się robiło. A jak tutaj tak, tak dam jeszcze, o tutaj drzwi, dobra, tu drzwi, tu drzwi. Tu też dałam tak do wieżyczki, niby że drzwiczki do wieżyczki. A może się tak nie będę rozpędzać aż strasznie, bo później wydaje mi się, że wiecie, że... A co? Dwór szlachecki. Kurde, tutaj ten daszek tak się wcina. Ciekawe, czy to będzie widać. Może tego nie będzie widać, jak oni to zbudują. Chociaż będzie chyba. Może tę wieżę dam na... Może ją przesunę na środek? Czekajcie jeszcze. Cierpliwości, moi drodzy. Tu bym dała może wieżyczkę. Tu jeszcze by się dało drzwi. Tu okienka tak potem. No bo, wiecie co? Chyba wystarczy. Całkiem fajnie. Taki dworek szlachecki se zbudowałam se. A czy jakbym na przykład ten rdzeń wzięła tak i go spróbowała go obrócić. On się nie chce obrócić. To znaczy tak by mi się obrócił i teraz tak się też doczepi. Cisas! Tak się też doczepi. Ludzie! Drzwi. Aha, bo to tak będzie. Czekaj, to ja bym go podniosła trochę. Ej, jakie tu idzie świetne rzeczy robić z tym, normalnie masakra, ludzie. Ej, patrzcie, jaki dworek fajny. Może nie, może to tak... Nie, to jest dobrze. Ej, kurde. Sorki, słuchajcie. Sorki. Sorki, to moja wina, moja wina, moja wina. O, tak chciałam. Tylko chciałam tak delikatnie tylko podnieść. O, właśnie tak. I może tutaj jeszcze drzwi. Czekajcie, tylko tak i na przykład bez tych? Nie. Nie, to mi się już tu podobało bardziej tak. O. A drzwiczki też można? Nie, drzwiczki nie można odsuwać na dół. Ej, fajnie. A może tu jeszcze z tyłu damy wieżyczkę? Ciekawe, czy kiedy nam się to... Aha, bo to się tak by znowu wcinało troszeczkę. Pokażcie, jeszcze troszkę wyżej. Na przykład tak. Ej, no kurde, super! Zobaczcie, jaki dworek żeśmy się scelili se. Rozpocznij. Wow, ile tu trzeba tego? 360 desek aż potrzebne nam będzie. To co, rozpoczynamy budowę? Później tu się, wiecie... Co to takie te... Zakola mnie tu. Aha, bo to do każdego budyneczka chyba zasięg, w sensie. Ej, ale uroczo to wygląda, zobaczcie, taki dworek. Fajny, nie? Porobili my se dworek, może tu jeszcze drzwiczki? Z tej strony chciałam. A tu okienko zasłoni całe, nie? Nie, tych drzwi już wystarczy. Raz, dwa. I tu jeszcze do wieży. Styknie.
O, fajny dworek powstał. Na razie wystarczy. Puszczam. Aha, tutaj. Rozpocznij budowę, kochani. I włączamy. Mega. Będziemy mieli dworek szlachecki. I właśnie tu bym się też pobawiła tym kościółkiem bardziej wiejskim, bo w tym kościółku wiejskim to już możemy... Możemy, moi drodzy, już jakieś tam kamienne rzeczy dodać. I tutaj też zapewne będę zmieniać jeszcze ten szlachecki dworek, jak tam się nam później poodblokowują różne dodatkowe części do niego. Jak to było? To było tu? Wiejski kościół. Kamienny do budówki, widzicie, mamy i tak dalej już, patrzcie. To tu już sobie damy takie kamienny na dole. Tu sobie już zrobimy taki wypaśny. Ten na razie go zostawię, nie? Kurczę, szkoda, że on nie jest cały drewniany, bo ja bym na dole zrobiła na przykład taki drewniany calutki. Tutaj, że tak przywiozę taki wiejski drewniany kościółek na przykład, a na górze taki kamienny kościół. Ale no nie ma takiej możliwości, bo ten rdzeń on jest taki kamienny, nie? Nawa główna w sensie. No ona już jest taka kamienna. Więc... Więc zrobimy po prostu już cały kamienny i tyle. Chociaż wieżyczka chyba będzie drewniana. Tak z dupy trochę. Dobra, na razie to zostawia. Na razie to zostawia. Asia to zostawia na razie. Deseczki, deseczki, ludzie! Rób tam i deseczki, deski tu potrzebne. Co to? Kurczę, nie ma miejsca. Osadnicy nie mają miejsca. Aktualnie mamy, tak, słuchajcie, teren. Wykupiłam właśnie tę część i tę część. Teraz bym chyba wykupiła właśnie to z tym dworkiem. Kuźwa, wypadałoby, żeby to było nasze. I może później to, nie? Bo to też jest takie fajne, płaskie. To by coś szło fajnie pobudować. Był kupiec! Ale teraz który był? Bo nie wiem. Czy nam przyszły te kamienie gładkie? Kuźwa, czemu nam nie przychodzą te kamienie? Ej, a może trzeba jakieś statki po... Nie, no bo ja tu nie mam wody. Gdzie statki, kuźwa? Szkoda, że nie ma tu żadnej wody. Szkoda, że tu żadna rzeczka nie przepływa. Bardzo mi brakuje tu wody, bo mam tą... Mam nawet, słuchajcie, ten... chatę rybaka już tutaj odblokowaną. To znaczy, nie mam jej odblokowanej. Mogę ją odblokować. Ale szkoda mi tego młotka, powiem wam na to, bo... Gdzie se tą chatę rybaka, kuźwa, na drzewo postawię? I nie wiem... Skąd, gdzie będę te ryby łowić, skąd? Z studni chyba. Ściana, tawerna jeszcze nam, słuchajcie, ten dojdzie, super. Ale tawernę to też by trzeba... Czekajcie, bo jak ja planuję tutaj dać kościółek, to nie chcę, żeby ta tawerna zaraz była tak przy tym kościele. Ale chciałabym, żeby była blisko rynku głównego tutaj. Tu jeszcze będą te... Nie, tu chyba zrobię jeszcze namioty, ze dwa. Kurde, już się wciśli z tymi domkami. Tu tak namioty przed kościołem to tak średnio. Pomyśl, nie, jakieś ozdoby chyba bym tu wolała dać przed kościółkiem. Albo w ogóle gdzieś ten kościółek indziej dam. Może gdzieś tu? Zobaczę. A tu by tawerna była później? Tu by była dobra tawerna, bo tu tak dla przejezdnych, wiecie, se tu tak przejeżdżają, nie? Idą handlarze, tu w tawernie się zatrzymują i jadą dalej. Co to? Mój lordzie, jak przewidywa... Właśnie, bo ja dostałam info ostatnio, że się mam przygotować na bardzo złą pogodę i nazbierać jak najwięcej jedzenia. Mój lordzie, jak przewidywaliśmy, niebo wali nam się na głowę. Mam nadzieję, że zebraliśmy wystarczająco żywności, by przetrwać ten okres. Miejmy nadzieję, że szybko się rozjaśni. Wojna się zbliża. Rozmieszczam swoje wojska. Ej! Jest pogoda taka inna! Ja właśnie chciałam wam to powiedzieć, że mówię, szkoda, że tutaj nie ma tak, że wiecie, że sypie śnieg albo pada deszcz. Jest deszcz! Ej, a tu sadzą, patrzcie, że niby pochmurno, a sadzą, jadą z tym, zobaczcie, jak zasiewają pola. Trzeba tutaj wyznaczać właśnie strefę. Ja mam aż tak tyle zaznaczone strefy takiej zasiewu. No ale oni sobie po prostu tylko tutaj, to jest za dużo, nie? W każdym razie, jeśli będę chciała na przykład jeszcze jedną farmę pszenicy sobie tutaj gdzieś dać, na przykład tu, to wszystko tu obsieją dookoła, nie? O, tak sobie zasiewają tutaj. Tu owieczki sobie chodzą, 4 to jest max, bo tutaj zaznaczacie. Stwórz, nie? Jest jakoś stwórz jedną, czy coś takiego. Ja stworzyłam 4 i tu już, hej, nie przeginaj.
Śmieszna jest ta gierka, bardzo fajna. O stan farmy siew. No mam nadzieję, że jodzonka nam starczy. Ja tutaj troszeczkę, tak wiecie, podgoniłam z jagodami, bo w pewnym momencie jagód nam zaczęło brakować. Więc dobudowałam tu jeszcze chatę. Nie budowałam nigdzie blisko spichlerza, już niech oni sobie łażą po prostu już do tych spichlerzy. Tu jest jeden spichlerz, tu jest spichlerz. Kochani, tutaj jest magazyn, tu jest magazyn i magazyn tu kolejny się zbuduje. Ale nie wiem, czy go nie wyburzę i kościoła tu nie zrobię teraz, tak sobie myślę. Czy tu nie zrobię kościoła wiejskiego? Bo tu bym jeszcze zrobiła im później takie mieszkalne, może tutaj, tutaj, tutaj. Tu mamy tę wieżę wartowniczą. A, wojska! Dobra, jedziemy z tym koksem, bo dostaniemy kasę oczywiście, nie? Za to. Kurczę, właśnie, kochani, kto wie, jak odblokować te... I Basia, okej. Okay. Kto wie, jak odblokować ten skarbiec, bo kiedyś gdzieś on mi mignął w którymś momencie, ale kurde, ja nie wiem, czy ja to widziałam, ten, że skarbiec szło, ale... Ej, głos się stracił. Ale... nie potrafię tego teraz znaleźć, ja jestem ślepa. Drewniany dążon, to jest dekoracyjne jakieś tam, dobra. Nie no, tu nie będzie. Wydaje mi się, że królestwo tu chyba by było, nie? Chata myśliwego. Chata myśliwego jeszcze, ale też zwierzyny tu nie widziałam. Nigdzie nie widać zwierzyny, jakichś jelonków czy coś, nie? Żeby tu biegały, czy jakieś dziki. To też nie wiem, na jakiej zasadzie to będzie działała ta chata myśliwego, że sobie po prostu go postawię ją byle gdzie i on jakoś tam będzie, nie wiem. Drewniany... dążon dekoracyjny, to jeszcze do tego będziemy mogli jakieś płatnerz. To płatnerz nam będzie robił ten. Słuchajcie, ale płatnerz to jest od zbroi przecież. Kowal jest od tego, nie? Od mieczy. Jaki znawca ze mnie. Nie no, płatnerz ze zbroją mi się. Bonus handlowy. Nie wiem, kochani, gdzie jest... Albo tutaj właśnie jeszcze urząd podatkowy. Urząd rządcy, kamień dwuszlachecki. Kurde, kochani, możecie mi ten... Bo wiem, że gracie, wiem, że niektórzy już pogrywają sobie, więc jeśli wiecie, jak to... Albo to trzeba po prostu poczekać, tak? I mi się tam w którymś momencie odblokuje, no bo teraz, kurde... Słuchajcie, tak cienko. Patrzcie, już mam 500 na 500 i aktualnie, jakbym tu nawet mogła zarabiać, to nie zarabiam, kurde, bo... No bo już nie mam miejsca w skarbcu. Jaka jazda. A tu się buduje ten? Zaczęli budować. Fajnie, fajnie, fajnie. Czekajcie, wiecie co? To postawię tę mleczarnię. Postawimy sobie mleczarnię. I pomimo tego, że tu mam zaznaczony ten teren cały taki jeszcze do zasiewu, to ja myślę, że na razie nam styknie to pole jedno. Pszenicy. Mamy 23 chlebki na stanie. I zbudujemy sobie po prostu mleczarnię. Będziemy mieli jeszcze sery. Co za tym idzie, trzeba będzie jeszcze jedno stanowisko na markecie tam wrzucić. Ale, no właśnie, tu ten gładki kamień, cholera jasna, jest mi potrzebny. Farmę mleczną... Ja bym zrobiła tak gdzieś tu. No i serowar. Gdzie by ten serowar? Wcisnę go gdzieś tu? Między domki. No co? Ej, domków im nie zburzę, jak tak zrobię? Teraz tak się zastanawiam. Czy ja im nie zburzę domków, jak ja ten serowar tak... Gdzie co, to może lepiej tu ten serowar dam. Dobrze. Nic się nie zburzyło, wszystko jest. Ale nie mam tego kamienia gładkiego. O co chodzi? Czemu oni nie chcą ze mną handlować tutaj tym? Odblokuj. Handel dostępny. Sprzedaję. Dam już 20, no. Kupuj do osiągnięcia ilości 20. Dawać mnie ten kamień, cholera jasna. Co ja tu jeszcze? Tutaj sprzedaję. Wiecie co, na razie wstrzymam się ze sprzedażą desek. Drewno i kamień, dobra. Kamień jak najbardziej, bo kamienia mam dużo. Drewna też całkiem sporo. Okej. Okay. Okej. Okay. Miejsca brakuje im tu. No i co? I tak będę czekać teraz, kurczę, bo tu bym chciała już te ubrania też, wiecie, żeby na rynek dać. Tu cały czas to stoisko. Ono... Ja je spauzowałam w ogóle?
Tak, ono jest spauzowane tak jakby na razie, że zatrzymaj produkcję. Zatrzymaj produkcję, bo ja myślałam, że ona po prostu sobie pójdzie stamtąd, bo nie zwalniałam jej. Zatrzymaj produkcję, no bo tu nie ma co. Nie ma produkcji na razie. Dobra, zrobiłam tą, zrobiłam to. Tu są jagody, tu jest chlebek i teraz tak, tu będę musiała... Ale ja to połączę w jedno chyba, co? Zrobić to tak, że na przykład... O! Czekajcie, bo tu coś chcą od nas, jakiś posłaniec. Pomogę temu. 5 chlebków trzeba będzie dostarczyć. Ile mam? 20, 27... No to może chłopom, nie? Mym ludziom w sensie. Dobra. Chlebek. Poszedł chlebek. Dobra. Jest, jest, okej. Może do tego, bo tu, słuchajcie, byśmy dobudowali. Edytuj, tak. I... Stoisko z jedzonkiem. No w sumie stoisko z jedzeniem by trzeba było dobudować później na sery, nie? Tutaj. Na razie nie, na razie tego nie robię, bo nie wiem, kiedy te sery będę miała, kurczę, bo nie mam tego gładkiego kamienia. Coś mi nie chcą... Nie chcą sprzedać tego kamienia. A może ja muszę mieć miejsce gdzieś na ten kamień? Narzędzia, kamień, desk... Ej, kurczę, może ja potrzebuję slota jakiegoś... Slota potrzebuję... To jest pichlerz. Tutaj. Gładki kamień. Dobrze. Ej, może ja potrzebuję po prostu miejsce, bo oni tutaj nie dadzą tego kamienia. Zobaczymy teraz, zobaczymy teraz. A jak tam nasz ten? O Jezu, ile ludu tu! Zobaczcie do tego kościoła, kuźwa, ile lezie tu. O, jakie wierne chopki. Nieźle. Jak to? O, buduje się mój dwór szlachecki się buduje, kochani. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Ta gra jest naprawdę ładna. Ona jest taka bajkowa, kreskówkowa bardzo. Ale jest śliczna. Takie settlersiki w ogóle. Wiecie, jak czekam na te nowe settlersy, już się nie mogę doczekać, bo teraz wychodzą jakoś, nie? Nowe settlersiki w tym roku. Oj, 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 oj. Bardzo, bardzo, słuchajcie, ten czekam na settlersy. Też na pewno będę ogrywać razem z wami. Zobaczcie, te chmury przechodzą, ale tu tak wygląda, jakby już przechodziło. Tu niby ten deszcz, taka ulewa. Rzeczywiście tak wygląda w ten, nie? W życiu. Jak w życiu tak wygląda. W realu, moi drodzy, że jak się patrzę tak, nie? W dal, jak gleje, to takie pasy właśnie tego deszczu ciemnego widać. Fajnie. Już ta chmura chyba taka wielka przechodzi. Mam nadzieję. Ale mamy zapasy jedzonka, więc spoko. Są zapasy, słuchajcie, jagódki mamy. Będziemy jeść dżemy, będziemy jeść dżemiki. Zastanawiam się, czy by właśnie gdzieś nie zrobić im jeszcze takiego terenu do zamieszkania. Co myślicie? Może... Czekajcie. Muszę to rozplanować. Może tu zrobię ten kościółek właśnie. Bo tu chyba bym zrobiła tawernę. Tak, postanowiłam, tak zrobię. Tu będzie tawerna. Tu będzie tawerna. Tak przy ryneczku, a kościółek będzie tutaj, wiejski. To może tu im gdzieś jeszcze, może gdzieś im tu jeszcze strefy wyznaczymy, te takie do zamieszkania. Nie wiem jak ten, czekajcie, bo ten kościół, kurde. Chyba, że już teraz bym zaznaczyła ten kościół, jak on ma wyglądać, żebym sobie, w sensie, żebym sobie zrobiła taki plan. Nie, to moment. To na razie może tu im dam. Tu jeszcze jest, że wycinka. Ale wycinka cały czas tu się dzieje. Jak to zrobić? Wiecie co? Machnę im tu jeszcze. Niech oni sobie jeszcze tu pobudują jakieś domeczki. Okej. I tu im może jeszcze też tak przedłużę. Patrz, jak się cisną zara. Jak się cisną zara! O, się budują, o jak się budują, od razu, poszło. A tu ktoś by się jeszcze wcisnął? Wciślibyście się tu jeszcze? Wcisnąłby się tu jeszcze jakiś domecek? Chyba nie, co? Chyba nie. Boże, bym... Nie, dobra, tutaj nie, tu nie może być, bo ja tutaj kościół będę. Tu będzie ten kościółek wiejski. Tu zostawię już. Dobra.
No ale okej, trzech, ale jak brakuje? Trzech jeszcze nie ma do zamieszkania. Właśnie! Jest! Kamień chyba przyszedł! No nareszcie, kurde! Jaka jestem inteligentna! Nareszcie jest ten budynek, kurde, krawiecki! Jaka ja jestem inteligentna! Patrzcie, nie zrobiłam miejsca wolnego na ten kamień, bo myślałam, wiecie, że po prostu to wpadnie tak sobie tu w te skrzyneczki, nie? Na tym głównym rynku. Dobra, ale jest, okej. No i kasy trochę nam spadło. Jest, ale ten gładki kamień. Ruszyliśmy z miejsca, moi drodzy, co mnie niezmiernie cieszy. Tu też zaraz ruszymy fajnie. A nie, tu akurat nie jest potrzebny, nie jest potrzebny kamień, ale tu jest potrzebny kamień. 10 aż. Na ser! Fantastycznie będziemy mieli ser. Te domki tu się tak, kurde, dziwnie, słuchajcie, bliźniak tu się zrobił, patrzcie. Tak się akurat pobudowali. Ale mega. Dobra, 8 już nie mam miejsc do zamieszkania. Co wy, co was pogięło? Tyle domów, kurde, budujecie? Albo chyba jak zbudują, to się to zmieni. Powrócili z misji, ludzie, a ja tu, kurde, czekajcie, 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 czekajcie. Wiecie co? Wiecie co? Wiecie co? Wiecie co? Za chwilę dostaniemy kasiurkę, kochani, za misyję, więc może byśmy troszeczkę tutaj ozdobili im przy tych domkach. Tak sobie pomyślałam, że to będzie fajny pomysł. Gdzie my mamy te ozdoby? Gdzie mam ozdoby? Wiejski, dwuszlady, rynek. Tu są ozdoby, Asia. Mam pergolę też taką i ślicznie to wygląda, zobaczcie. Może tak tu damy? Du-du-du. Takie wejście do miasta niby, że nie? O, przy studni? Albo tu im damy, o, że se niby tak zrobili z sąsiadami. Patrzcie, jak ładnie. O, a za ile ta pergola, pani? Za 20 zł. No, dobra, spoko. Teraz będziemy mieli złotko. O, niech se tak mają fajnie, patrzcie, o. Że niby takie wejście. Do sąsiadów. Tutaj macie gdzieś jakąś ścieżynkę. A macie, to wam to tak zrobię ładnie. Między domeczkami. Ślicznie. Ej, tu mają nawet kurnik, zobaczcie. Nawet kurnik sobie tutaj dali. Ślicznie. O, i tu im dam też taką pergolę fajną. Niech mają coś. Kto tu jeszcze? Halo? Gdzie tu jeszcze mieszkańcy jacyś? Wam to tak za bardzo nie ma gdzie. Tu wam mogę dać. Chcecie? Takie wejście, albo tu tak wejście. O, wam zrobię takie. Bo wy tu tak na wzgórzu mieszkacie. Super. I tu jeszcze wam da... Aha, już nie mam złota. Dobra, ale zaraz nam wpadnie, także spoko. A właśnie, jeszcze jedna sprawa bardzo ważna, bo ja ostatnio pisałam tam z jedną widzką bodajże, to była dziewczyna. Ona mi napisała właśnie o tym skarbcu, za co serdecznie dziękuję. Napisała mi, że właśnie mam sobie wybudować jak najszybciej ten skarbiec, bo będę stratna za każdą taką misją te 500, a ja myślałam początkowo, ja nawet jej tam odpisałam, ale źle ci, kochana, odpisałam, bo to tak wcale nie jest, ty miałaś rację, także serdecznie cię przepraszam za to. Ja do tego później właśnie doszłam i teraz wam o tym powiem. Ja myślałam, moi drodzy, że ja normalnie tego tysiaka dostaję, tylko że te to jedno 500 jakby złota wisi sobie w powietrzu i w momencie jak ja sobie wykupuję jedną z połaci ziemi, to 500, wiecie, które tam wisiało, tak w cudzysłowie oczywiście, w powietrzu, wpada tutaj, ale tak wcale nie jest. Ja byłam, słuchajcie, przekonana, że jest właśnie tak, ponieważ zobaczcie, jedną ziemię zawsze po takiej misji ja dostaję za darmo. Darmowe, widzicie? Kup te ziemię darmowe. Będzie dodana do twoich podatków królewskie 50 zł, coś tam, coś tam. Ale ten jeden połat ziemi właśnie on jest za darmo. I to mnie zmyliło, bo ja mówię, przecież ja sobie po każdej takiej misji kupuję tam dwie połaci ziemi. Czyli 500, 500, 1000, więc to wcale ten, myślałam, że ten drugi, to drugie 500 jakby, wiecie, jest w tym powietrzu, w cudzysłowie oczywiście, i że to później wskakuje mi na to konto moje, ale wcale tak nie jest. Właśnie dziewczyna, która tam pisała, ona miała rację. Ja jestem cały czas, słuchajcie, te 500 stratna, dlatego jeśli ktoś wie, gdzie ten skarbiec cholera jest, jak go odblokować, żeby, wiecie, żeby nie być stratnym po prostu, to napiszcie mi, kochani. Bardzo, bardzo was proszę. Widzicie tutaj, ja sobie jedną na przykład teraz, jeden ten skrawek kupuję, to znaczy kupuję, dostaję go za darmo, za tę misję i biorę właśnie ten tutaj z tym.
Następne to już jest 500. I ja tak właśnie robiłam, wiecie, ja mówię, jak to? Przecież jeden mam 500, drugi też tutaj, bo ja tu sobie kupiłam i tu cały czas było 500. I ja myślałam, że to po prostu wskakuje to następne 500, a wcale tak właśnie nie jest. Musiałam o tym wspomnieć, bo ja byłam właśnie święcie przekonana, że wcale nie jestem stratna, a jednak, moi drodzy, jednak jestem stratna. Więc, no, tak to wygląda. Proszę bardzo, puszczamy dalej. Cóż ja tu robiłam? Aha, ja z tym rynkiem, bo tu mnie, teraz mnie, kurczę, tutaj wybili z rytmu. Ja z tym rynkiem się tu bawiłam przecież. Moment, weź mi to tak. Kochani, tutaj tego nie dawałam. Nie szło, bo te namioty się na siebie nakładały i to mnie wkurzało, bardzo mnie to irytowało, więc zrobiłam te dwa stoiska z jedzeniem po drugiej stronie. I pomimo tego, że będzie tu tawerna, nie szkodzi, to będzie tawerna, może sobie, mogą sobie tu być stoiska, pamiętajcie, że oni tu ścieżynki będą zaraz wydeptywać, więc wiecie, to będą ścieżkami, to będzie wszystko poodgradzane. Musiałam też to zbudować jako, kochani, osobny rynek już, bo to było zdecydowanie za daleko od tego. Więc takie ryneczki to będzie można sobie w paru miejscach oczywiście, wiecie, budować później, jak się będziemy tam rozrastać z czasem. Tu bym może już dała to stoisko z luksusami. I to stoisko z luksusami, ono sobie będzie tutaj tak samo stało. O, proszę bardzo, będzie takie stoisko z luksusami. I damy tu je pod... Niech jest czerwony. Pod czerwonym namiotem będzie, słuchajcie, takie stoisko z luksusami. Nie powiedziała, zabrakło. Złota mi zabrakło? Tak, złota mi zabrakło. I tutaj, moi drodzy, ja zaraz się złoto zbierze. Tutaj ozdobimy jakoś ładnie. Czekajcie, czekajcie. Ozdobne drzewko. Musimy dać tutaj jakieś takie ozdobne drzewko. Aha, ona sobie musi oczywiście wyrosnąć, nie? Jakieś ozdobne drzewka tak po bokach niech są. Ogrodzenie jakieś? Nie, niekoniecznie. Krzew ozdobny. Nie, na razie nie, ale to ozdobne drzewo może jeszcze by... Żeby tak dać tu? Tego krzaka bym wywaliła. Tego krzaka bym im wywaliła stąd. Dałbym im tu takie drzewko, o. Tak na ryneczku fajnie. I tu też im dam to ozdobne drzewo. A czy pod to ozdobne drzewo mogłabym jeszcze dać właśnie takiego krzewa? Można by tu dać. Spoko. W tym wiecie, będzie to drzewo, pod tym ten krzaczek, fajnie. Jak tam kasa? To bym chciała sprawdzić to. 300 potrzebuję, więc trzeba tu będzie pilnować, słuchajcie, tego. Okej. Okay. Zasięg całkiem spory, nie? Ci nie mają zasięgu jedynie do marketu. Ja, mają, bo tu jest przecież jeszcze... Przepraszam. Dobra, ale leje, kurczę, nam strasznie. No po, zobaczcie, cały czas tutaj 10, kurczę, nam brakuje 10 osadników, w sensie nie ma domków, ale tu są domeczki, one się tu jeszcze będą budować, tylko brakuje mi aktualnie czego? Nie, narzędzia są, drewno jest. Budowniczy! A, zapewne budowniczych brakuje, moi drodzy. Tu jeszcze mury później będziemy budować, wysokie kamienne mury, ale to już też... Za jakiś czas. Ja nie wiem, czy my tu będziemy atakowani przez inne miasta, czy coś. Kurde, nie, nawet nie wiem, czy nas tu ktoś będzie atakował. Jak my wyglądamy właśnie tu... Słuchajcie, nie mogę ten... Nie wiem, co to jest, kurde. Na co ja tu kliknęłam, że mi to pokazuje te... Chyba to, nie? Tak, to jest to, ale czemu mi się to teraz nie chce stracić? Nie wiem. Jeszcze nie mogę tego zacząć budować. Już, może za chwilę. Czekajcie, czekajcie. Może 300 wpadną, więc rozpoczniemy sobie budowę naszego kolejnego tutaj ryneczku. Ryneczku, ryneczka, tak? Jest, rozpocznij budowę, dobra, zniknęło się. No, i tu nam się kolejny, moi drodzy, ryneczek fajnie wybuduje. No i potem gdzieś tam, może tu, gdzieś jeszcze sobie, tu będzie kościółek. Tu by można gdzieś też ryneczek dać później, nie? Zobaczymy, jak tam ten nasz ten... Patrzcie,
buduje się. Tu budownicze się... Kurczę, a ja mam przecież tylu tam osadników, którzy nie robią. Właśnie, a propos tego, bo tu do magazynu mi brakuje, czy do spichlerza? Gdzieś mi brakowało pracowników. Nie, tu tragarze są. Tutaj. Jest tylko Jolandę. Okej. Okay. Tragarz, to dobra, spoko, tu działają. Jezu, tutaj nie przypisałam! Ludzie, krawca nie dałam! Cholera, Asia! Przecież tu ciuchy muszą się szyć. Nie dałam krawca i tu jeszcze... Aha, tu się buduje, także spokój, spokój. I tu też się buduje. To jeszcze spokojnie, bo budowniczy tam są zajęci, wiecie, tym naszym oczywiście dworkiem szlacheckim, prawda? Cały czas. Ej, fajnie to wygląda, fajnie to poskładaliśmy, posklejaliśmy sobie, kurde, różne części, całkiem uroczo to wygląda. Taki dworek szlachecki, zobaczymy później, jak to właśnie będzie. Czy jakie części nam się tam jeszcze odblokują do tego, fajne. Tutaj pomalutku też te domki właśnie tak się budują. Może ja bym jeszcze budowniczych właśnie jakiś przypisała, bo ja mam tylu tu teraz lista osadników i mam dość sporo tutaj status, zawód, bo ja bym chciała bezrobotnych zobaczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, słuchajcie, tylko pięciu budowniczych mam. Pokażcie, bezrobotny jest jeden tylko. Mi się wydawało, że mi więcej... Aha, bo ja teraz przecież przydzieliłam... Dobra, spoko, Asia. Myśl, co robisz, Dziołcha, myśl, co robisz. Przydzieliłam teraz przecież trzech do jako tragarzy. Cztery jeszcze... Czwarty poszedł do tego, za krawca, nie? No dobra, no to jednego mam bezrobotnego, kochani. No to bierzemy go, dajemy go w budownictwo. Mhm. A pokaż jeszcze tak, data przybycia. No i tu dałam ich, nie? Raz, dwa, trzy, cztery... Pięciu mi tak stało, dobrze. Ale ja sobie to zrobię zawód, o. A pokaż status. Okej, jakiś niezadowolony. Zabrakło mu ostatnio jedzonka. Jedzonka ci zabrakło. Trzeba było zreć jagody. Dżemy porobić, weki kuźwa i wcinać. Dobra, na minusie jesteśmy niestety chwilowo. Ale to się wszystko, kochani, zmieni, jak tylko tu ruszymy. Buduje ktoś już tutaj ten ryneczek? O, te drzewka jak uroczo już tutaj sobie rosną. Szkoda, że nie widać wody w tej studni. Prawdopodobnie przez to, że to tak nałożyłam na te skrzynki. Centrum wioski, tak. Kurczę, nie można tych skrzynek się tu pozbyć jakoś? Żeby to nie było tak widoczne. Okej, kochani. Także rośniemy sobie, rośniemy jak najbardziej. Czy tu będą w końcu ubranka się pojawią na tym straganie? Muszę jeszcze to tak zaznaczyć, części. I tu już, moi drodzy, puszczę. Niech sobie handlują już tymi ciuchaczami tu jak najbardziej. Jak one tylko się tutaj zrobią oczywiście, ale my mamy 20... Już mamy aż 20 ubrań? No tak, no bo w tym czasie, zanim to się zbudowało, ten zakład cały krawiecki, to myśmy już tu mieli w cholerę wełny i w cholerę... Zobaczcie, ile my mamy już jedwabiu tu. Nie, to nie jest jedwab. Jedwab, kuźwa, z owcy. A co? Można? Jedwab z owczej wełny, moi drodzy. Takie tu są po prostu. Ja mam tutaj takich pracowników... Że oni, kurde, z owczej wełny jedwab potrafią zrobić, że rozumiecie to? No, tacy są, kurde, dobrzy. No i to jest, tak świetnie wygląda, słuchajcie, to poletka mi się najbardziej podobają. Tu jeszcze nie mam ten, ciekawe krówki czy będą chodzić? Chyba tak, no jak owieczki tu popierniczają, zobaczcie, jak suną, takie kulki śmieszne. Ciekawa jestem, czy będzie śnieg, czy będzie zima, ale chyba nie, kurczę. Tu bym chciała to zobaczyć. Oni mi już tu tę serowarnię robią. Serowar, no. Serowarnię. Serowarnię. Najwyższa pora kończyć odcinek, bo Asia już, słuchajcie, wymyśla słowa. Jak Asia już wymyśla słowa, wyrazy, to trzeba kończyć. To trzeba się żegnać. Dom się powiększa, dobra? Dobra, wszyscy się tam, widzę, ten, zmieścili. Wciśli się. Buduje się tutaj nas piękny, piękny, nas piękny dworek, o, tak wygląda fajnie, o. Tu jeszcze będzie taka dubdóweczka, no super. Ej, kochani, zobaczcie to!
Domki się zmieniły na takie. Ej, te mi się bardziej podobają. Co jest ze mną nie tak? Ej, te mi się bardziej podobają. Bo tu nie ma okien. Co to za domecki takie? Słuchajcie, takie domki się zrobiły. Ile teraz pomieści? 4. Wszystkie mi się tak zmieniają, zobaczcie. O, tu jest okno przynajmniej, kurde, bo tu nawet nie ma okien w tych. A tu są okna, dobra, z tej strony. Na takie się zmieniają domeczki, czyli my tutaj... Ewolucja! Ewolucja się dzieje, ludzie! Przy rynku się tutaj... O! Ewoluowały nam domki, ale te z tą strzechą mi się bardziej podobają. Ja nie chcę takich! Ej, tamte mi się bardziej podobają te. No ja, no bo tu się miasto za chwilę będzie robić. To już nie będzie wioska, to już będzie miasteczko. Dobrze, kochani, to co? Mam nadzieję, że dobrze bawiliście się w naszej wiosce. Kurczę, już prawie miasteczko tu się przeradza się w miasteczko, nasza wioska, no. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, do usłyszenia już wkrótce. Oczywiście, że tak, tutaj przyjdę, ja mam nadzieję, że już będzie ukończony. Tutaj na pewno będzie ukończony. Jezu, chcę tak podjechać ładnie. Czekajcie, o. Proszę, ja was bardzo. Trzymajcie się. Oczywiście życzę wam miłego dnia. Cześć.